Na rynku jest wiele gier, które oferują odbiorcy nieco więcej niż sugerowałby gatunek, do którego należą. Wśród nich są takie tytuły, które zachwycają poziomem artyzmu, dają poczucie budowania większej społeczności, oferują fundamenty dla kreatywnego rozwoju. I są też takie jak Alien's Fire Team Elite gra, której aspekt wizualny najlepiej można podsumować uśmiechem lamy, a funkcjonalność Tetrisem. Aliens' Fireteam Elite wydaje się być jednym z tych tytułów, których kilka lat temu ktoś po stworzeniu gry nie nacisnął przycisku Publikuj i dopiero teraz sobie o tym przypomniał. Gra nie jest produkcją 3 razy a w takim przypadku wielu twórców próbuje wycisnąć z budżetu maksimum, dbając by tytuł, który nie jest w stanie konkurować z innymi na każdym polu, przynajmniej nie odstraszał gracza, zanim ten nie wkręci się w rozgrywkę. Fireteam Nie Warto się Męczyć Elite wydaje się przyjmować tę samą zasadę, lecz najwyraźniej już gdzieś na początku produkcji zdało sobie sprawę, ile pracy będzie to je kosztować i straciło zainteresowanie, by cokolwiek poprawiać czy upiększać. Styl minimalistyczny widać już podczas tworzenia postaci. Do wyboru mamy parę zmęczonych życiem twarzy oraz kilka rodzajów fryzur i kolorów oferujących pewną szansę na to, że nasza postać będzie się jakoś różnić od bohatera gracza losowo przydzielonego nam przez matchmaking. Tutaj Fireteam byle do piątku elit pozwala nam zagrać modelem sylwetkę męską lub kobiecą, pomijając problematyczne dla mainstreamu słowo płeć. I pewnie można by uznać, że twórcy próbują gonić za progresywnym trendem przy unikającym do gamingu, w którym istnieje przekonanie, że społeczne definicje są ważniejsze lub nawet powinny zastąpić te naukowe. Ostatecznie po co gromadzić książki, skoro można dać im drugie życie w piecu? Podejrzewam jednak, że to nie dążenie do poprawności politycznej, tylko że zwyczajnie nie zależy, by oferować coś bardziej dopracowanego. I stąd te dwa archetypy, które możemy przełączać i zmieniać praktycznie w dowolnym momencie. Stay Poza tym prawdziwie progresywna i woke'nesowa gra nie rozróżnia płci wcale. Lub stosuje oznaczenia A i B. Jak to będzie miało miejsce w jednej z najnowszych gier Ubisoftu. Dodatkowo, by utrzymać się w czołówce tego nurtu, deweloper czy wydawca musi regularnie pouczać swoją społeczność, jednocześnie pozwalając kierownictwu na molestowanie i mobbing pracowników na niższym szczeblu. Pamiętajcie, że Bafta nie rozdaje nagrod za darmo, więc jeśli tworzycie grę w dwie osoby, już lepiej teraz wybierzcie odpowiednie dla siebie role. Fireteam o 5 lat za późno elit jest wzorowany na filmie El z 1986 roku. W trakcie rozgrywki daje się odczuć nacisk na stworzenie wyraźnego podobieństwa między tymi dwoma tytułami. I mogłem się założyć, że część dev była przekonana, że dotyczy to również odtworzenia gry z tamtej epoki. Startujemy na statku Endeavour, i każda napotkana tam postać jest albo bardzo potężnym telepatą, albo wysokopoziomowym brzuchomówcą. I chociaż aktorzy głosowi będą próbowali odegrać swoje role jak najlepiej, to ich NPC-owe formy będą stać i wpatrywać się w nas z paraliżem na twarzy, dając ostatecznie wrażenie, że do osoby, z którą faktycznie rozmawiamy, jesteśmy obróceni plecami. Tak wygląda fragment rozmowy w Alien's Fireteam Elite z tego roku. So they sign with a, a tak dialog w pierwszej części Fallouta z 1997 roku. Town, kind of Twórcy mogli już pójść za przykładem graficznych nowel, w których dialogi przedstawione są w osobnym ekranie z nieruchomym zdjęciem postaci. Mogli też wyblorować brzegi, żeby nie było widać NPCa, i w centralnej części zostawić sam tekst tylko po co? Gdy inne gry krzyczą jesteśmy tak dobre jak gry 3 razy A, Fireteam to bez sensu elit próbuje nie tylko udowodnić, że nie ma nic wspólnego z taką literą, to jeszcze przekonuje, że nawet nie ma takiej w elfybecie. Bohaterowie w grze, choć tworzeni na wzór postaci z filmu, zostali przepuszczeni przez filtr czasów współczesnych. Poprzeczka i tak nie była zawieszona aż tak wysoko, bo na filmie zachowania Marinesów przypominało zachowanie ludzi, których wpuszczono na plan i powiedziano, że dla każdego zostało ukryte gdzieś po dwa piwa. Jednak bohaterowie filmu mieli jeszcze coś, co dla większości obecnych scenarzystów wydaje się nieosiągalne do opisania: rys charakteru i wyróżniające ich cechy. W Fireteam próbowaliśmy przykleić dialogi z filmu, ale nie pasowały elit. Twórcy przynajmniej pamiętali o tym, że załoga nie powinna składać się z nastolatków, a cała operacja w filmie miała charakter wojskowy. Jednak poza stopniami przy nazwisku trudno powiedzieć czym faktycznie odróżniają się postaci w grze. Podobnie jak w filmie, nasz dowódca siedzi w bezpiecznym miejscu wydając nam polecenia i prowadząc za nas konwersacje z napotkanymi osobami. Dokładnie dwiema w całej kampanii. Przez to jesteśmy w centrum akcji, ale zupełnie z boku wydarzeń fabularnych, co jeszcze bardziej podkreśla shooterowe przeznaczenie tego tytułu. Niestety studio marnuje tym samym wszystkie małe klimatyczne dodatki, które udało się zawrzeć w grze. Zaczepne dialogi byłyby lepiej odebrane, gdyby zostały wypowiedziane przez Marynsów z naszym stopniem. Do tego wydaje się, że jesteśmy jedynym na statku szeregowcem, nie licząc dwóch syntetyków, którzy pewnie i tak mieszczą się w kategorii wartościowego inwentarza. Graca prawda wspomina o innej grupie uderzeniowej, ale na tym się kończy. To zmarnowany potencjał, bo drugi team mógłby mieć na statku swoje kółko wzajemnej adoracji, do którego zaglądalibyśmy między misjami, żeby zobaczyć kto przeżył i posprzeczać się ogólnie o to kto jest lepszy. A tak to jedyne, na czym może i według twórców powinno nam zależeć, to wbijanie kolejnych statystyk na broni i postaci. I tutaj zaskakujące jest, że pomimo skromnej fabuły otrzymujemy opcje dialogowe takie jak w cyberpunku. W grze możemy podejmować decyzję, by po wysłuchanym dialogu zgodzić się z rozmówcą, odpowiadając ok, albo przeprosić NPC, że zabieramy mu czas. Dodatkowo, gdy znaleźliśmy na misji fabularną znajdźkę, możemy pogłębić poruszany przez rozmówcę temat. Przyznam, że nie zależało mi na żadnej z postaci, gdyż wszystkie dialogi mogły być równie dobrze skompresowane w jeden tekst, wygłaszany przez narratora. Jednak twórcy próbują udawać, że w grze istnieją jakieś jednostki z charakterem, wystawiając je tym samym pod ostrzał krytyki. Naszym dropshipem zarządza porucznik Ko, naszym oddziałem kieruje sierżant Herrera, a na pokładzie najwyższa stopniem jest pułkownik Statek, której możemy w naszym wolnym czasie co najwyżej zasalutować. Jest jeszcze sierżant useless Santos, który każe nam pogadać z Herrerą, a zaraz potem dla dramatycznego efektu wyskakuje przez otwartą śluzę. Nie, nie robi tak, ale mógłby. Gra wtedy zyskałaby bardzo w moich oczach, bo przynajmniej próbowałaby jakoś ożywić statyczne otoczenie zamiast wykorzystywać NPC-ów do wylania na nas kolejnych dialogów z ekspozycją. Natomiast Herrera słyszymy przez wszystkie misje i zdecydowanie bardziej nadawałaby się na postać, która poucza nas w symulatorze składania mebli z Ikei, niż w roli sierżanta, który przekazuje Marinesom przydatne info. Jeśli twórcy gry próbowali, tak jak na filmie, sprawić, że podkomendni nie będą szanować ani wierzyć w profesjonalizm swojego dowódcy, to im się udało. Szczególnie po wy powiedzie w której wspomina, że w czasie gdy my trafimy na pole walki, ona będzie z bezpiecznej odległości zajadać się ciasteczkami. Niestety, wspomniane trzy panie, razem wzięte i jeszcze z wyrzuconym w przestrzeń Santosem, nie mają wystarczająco charakteru, by zagrać cygaro tego pana. Sierżant Epon jest świetnym przykładem dowódcy, który budzi respekt i zapada w pamięć. W Fireteam i tak nikt nie zauważy elit, nie mamy żadnej silnej ani nawet ledwo ciekawej postaci. Nie mówiąc już o silnej bohaterce, która mogłaby wejść w buty Ripley czy Vasquez. Miałem za to wrażenie, że zarówno Kojak jak i Herrera są napisane w taki sposób, jakby podwładny Marines wymagał od przełożonego poza stopniem jeszcze kilku akrobatycznych sztuczek i prezentacji Thermomixa, zanim zdecyduje się wykonywać jego rozkazy. Gdyby Sierżant Epon starał się udowodnić Marinesom, że jest w czymś lepszy od nich lub próbował, usprawiedliwić to, że ma wyższą rangę, wtedy albo szybko byśmy o nim zapomnieli, albo zapamiętali go jako postać gorszą niż zdradziecki Berg. Jeśli twórcy nie mieli pomysłu na silną postać, wystarczyło, że wprowadziliby ciekawą, wykorzystując motyw konsultantki tak jak na filmie. I to właśnie ją moglibyśmy ratować w pierwszym akcie. Do tego zadania świetnie nadawałaby się aktorka podkładająca głos pod pułkownik statek. Wystarczy, aby jej ton zmieniał się wraz z postępem misji z troskliwego do zdeterminowanego i profesjonalnego, a wtedy kredytcy z gry oglądałbym na stojąco. Zamiast tego dostaliśmy placeholdery, które poza ścianą ekspozycji nie miały nic do powiedzenia, nie wspominając już o sytuacjach, w których próbowałem zagrozić bezpośrednio im, czy bezpieczeństwu całej załogi znajdującej się na statku. Na szczęście bardziej responsywne w kontakcie od ludzkich NPC-ów okazały się ksenomorfy. Najwidoczniej twórcy wszystkimi nudnymi elementami próbowali skierować gracza właśnie w tym jednym konkretnym kierunku. Niestety przechodząc trzy początkowe misje, czyli cały pierwszy rozdział, nie byłem przekonany, czy to co zobaczyłem do tej pory usprawiedliwia kwotę 160 PLN-ów. Fireteam to nie jest gra o zombie elit, czynnik odpowiadający za czerpaną frajdę zależy od wybranej klasy, poziomu i ogólnego rozumienia mechaniki gry. Pomaga też znalezienie ludzkich towarzyszy, bo rozgrywka z syntetykami niewylewelowaną postacią nawet dla skrajnego introwertyka będzie drastycznie nieprzyjemna. W mojej rozgrywce na początku instynktownie rozpocząłem grę medykiem, a potem technikiem. Jednak dostępne skille wydawały się bezużyteczne przy dwójce towarzyszy, której biegu nie zatrzymałby nawet wybuch nuklearny. Każda misja posiada sekcje, które wymagają obrony aktualnej pozycji. I choć stałe powtarzanie tych samych elementów rozgrywki, jedynie przy zmieniającym się otoczeniu, wcale nie umacnia wiary w kreatywność włożoną w produkcję tego tytułu, to jestem przekonany, że bez tych etapów moi towarzysze po kilku minutach wybiegliby z mapy. Podczas obrony pozycji można uzupełnić amunicję, której zaczyna brakować na każdym poziomie powyżej normalnego. To też jest czas, by móc zaszaleć z wybraną bronią i poznać swoje umiejętności, o ile jest to nasz pierwszy raz. U mnie dopiero zmiana klasy na Demolishera pozwoliła poczuć prawdziwą frajdę płynącą z wycinania robali. Klasa wyposażona jest w smartgun, który posiada wbudowaną asystę w celowaniu. I choć wyprówa się szybko z naboi, to stojąc przy skrzyni z amunicją możemy przez moment poczuć się, że gramy czołgiem, podczas gdy pozostali dwaj towarzysze walczą o życie. Podobnie jak w filmie obcy są w stanie poruszać się po każdej powierzchni, a pingi z detektora ruchu pokazują jedynie kierunek, z którego nadchodzą. I choć w wąskich tunelach Marinsi mają sporą przewagę nad obcymi, to w większych pomieszczeniach łatwo stracić utrzymywaną pozycję. Poza tym gra lubi pokazywać nam nadciągającą hordę z jednej strony, tylko po to, by rzucić nam coś paskudnego na plecy i przykryć drugą falą od boku. W czasie walki w orientacji nie pomaga też umiejscowienie samego detektora. Na filmie trzymała go druga osoba, towarzysząca Demolisherowi. Tutaj mam wrażenie, że jest tak samo, tylko gość asystujący robi sobie przerwy, by wyjąć kanapkę z Lunchboxa przyczepionego do spodu urządzenia. Całe ważne info rozmieszczone jest w lewej i centralnej części ekranu, natomiast odczyt ruchu znajduje się dopiero w prawym rogu. Nie da się go ogarnąć widzeniem strefowym, a fale zwykle składają się z tylu obcych, że samo spojrzenie na detektor i ustawienie się we właściwym kierunku zajmuje tyle, że gra przez ten czas zdoła nas udekorować przynajmniej dwoma czarnymi orderami, próbującymi nam wyszarpać twarz z czaszki. W Fireteam skupmy się na strzelaniu, a resztę możemy olać elit. Jest około 20 typów przeciwników. Większość z nich to ksenomorfy, ale zmierzymy się również z falami syntetyków. Gra w pewnym momencie wznosi się na wyżyny różnorodności, wypuszczając nam nawet dwie frakcje jednocześnie. Walki potrafią być intensywne nawet na normalnym poziomie trudności. Każde obcy krwawi kwasem, i choć te mniejsze szarżujące na nas zadają również mniejsze obrażenia po śmierci, to takie pozornie znikome uszczuplanie naszego życia może się dla nas źle skończyć w ostatniej fazie misji. Przeciwnicy potrafią też stresować, szczególnie gdy przełamują naszą obronę. Tutaj twórcom udało się też powiązać widok przeciwnika z ekscytacją, bo to dla gracza zwykle zapowiada kolejną satysfakcjonującą rzeźnię. No chyba, że na poziomie insane z pełnym friendly fire stoimy w tym czasie pomiędzy dwoma demolisherami uzbrojonymi w miotacza ognia. Zarówno obcy, syntetyki oraz mutacje pękają z bardzo satysfakcjonującym plaśnięciem. Dodatkowo przeżycie zdarzenia, w którym przeciwników pojawia się tylu, że w pewnym momencie trudno jest odnaleźć na ekranie własną postać, daje sporego endorfinowego kopu. Natomiast jeśli chodzi o dźwięki broni, to te niemal żywcem zostały wyciągnięte z filmu. Trudno powiedzieć do końca, czy jest to wada, czy zaleta, choć propsy się należą, bo już dawno nie widziałem takiego zacięcia w trzymaniu się materiału źródłowego. I choć już zdążyłem się do tego przyzwyczaić, to dalej alienowe karabiny przypominają mi odgłos gaśnicy używanej na strzelającym popkornie. W Fireteam, nie pomylcie nas, Colonial Marines Elite, twórcy wydłużają rozgrywkę, zachęcając nas do poszukiwania najlepszych trzech modyfikacji do broni, a także wbijania na każdej prówie dodatkowej specjalizacji składającej się z kolejnych czterech poziomów. Nawet sama postać ma w sobie minigierkę, w której z odblokowanych perków musimy tak połączyć moduły, by skorzystać z jak najlepszych bonusów. Niektóre z nich są uniwersalne, więc najlepszy rezultat osiągniemy dopiero levelując do maksimum każdą klasę. Jakby tego jeszcze było mało, gracze mogą odpalić jedną z kart wyzwań, przez co rozgrywka staje się dużo trudniejsza, ale za to z lepszymi nagrodami w kasie i EXPIE. Ostatecznie jakoś trzeba odwrócić uwagę gracza od skromnego kontentu, a najlepiej sobie z tym radzi uzależniające podbijanie statystyk. Kampania składa się z czterech rozdziałów podzielonych na trzy misje, z których każda trwa mniej więcej 20 minut. Jak dla mnie nie dało się wyczuć, aby akty były ze sobą ściśle powiązane. Faktycznie, jednak w pierwszym i ostatnim rozdziale trafiamy do tego samego miejsca. W sieci możemy przeczytać, że gra jest podobna do Left 4 Dead, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że tak samo podobne jest Battlefield, Mario i Passions. Rozgrywka zdecydowanie bardziej przypomina World War Z. W porównaniu obcy wypadają słabiej, jeśli chodzi o design poziomów czy funkcje w grze, natomiast nadrabiają frajdą płynącą bezpośrednio z walki. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o kilku dodatkowych problemach Fireteam, dodamy to do, do Roadmap Elite. Batchmaking ograniczony jest do konkretnej misji i poziomu, tak więc może się zdarzyć, że nikogo nie znajdziemy do gry. Leniwe podejście widać też tutaj, bo gra męczy się szukaniem nam towarzysza zaledwie po minucie, a potem próbuje wysłać nas na misję z botami, które ledwo radzą sobie na normalu. Nie ma też opcji szybkiej rozgrywki, ani opcji drop in/drop out, więc, tak jak zaczęliśmy misję, tak ją też skończymy lub ewentualnie z syntetykami, jeśli wyrzuci nam ludzkiego towarzysza. W grze poza pingiem i emotkami nie ma możliwości pisania ani komunikacji głosowej. Na szczęście jest tak liniowo, że pingowanie i kciuk w górę w większości sytuacji wystarcza. Aktualnie graczy jest sporo, choć zdarzają się problemy w znalezieniu pełnego składu. Kupowanie tej gry po dłuższym czasie może wiązać się z koniecznością przekonania do tego tytułu dwóch dodatkowych osób lub znalezienia chętnych do gry na forum Steama. Fireteam o hagerach przypomnieliśmy sobie dopiero w ostatniej misji Elite rozkręca się po dłuższym Czasie i niestety, steamowe 2 godziny na refund nie wystarczą, by mieć całkowitą pewność, że ten tytuł jest akurat dla nas. Dla mnie ten tytuł przypomina początki Dead by Daylight, gdzie twórcy zadbali o ogólny gameplay, a cała mniej istotna otoczka trzymała się na tikso i ślinę. Jednak, mimo że strzelanie jest bardzo satysfakcjonujące, obawiam się, że opcji nie zyska podobnej popularności. Jest jednak nadzieja, że gra szybko nie umrze. Twórcy zapowiedzieli nowe klasy i bronie, które będą darmowe dla każdego, kto kupił podstawkę. Natomiast samo studio ma nadzieję zarobić na dodatkowych skinach z DLC. Pierwszy taki sezon z darmową klasą, brońmi dodatkami i pakietem płatnych skórek ma pojawić się już 8 września. Podsumowując, Aliens Fireteam Elite to horde shooter z opcją modyfikowania i pimpowania zarówno postaci, skilli oraz broni. Gra oferuje skromną zawartość fabularną, która ucieszy najwyżej miłośników czytania kodeksów w grach. Natomiast typy ksenomorfów, choć miejscami podobne do zombie, znacznie rozszerzają znane sposoby prowadzenia walki. Gra przez skromną zawartość nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału, dlatego wiele zależy od tego, czy Cold Iron Studios będzie dalej wspierać ten tytuł. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Z tej strony mówił Shifter z Ogrysków. Standardowo, jeśli chcesz wspierać Ogryski, oceniaj, komentuj, a także zostaw subskrypcję, by być na bieżąco z nowymi filmami. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.